Dlaczego właśnie ksiądz Popiełuszko? Ksiądz Popiełuszko, no, ja to opisałem w mojej pierwszej książce w takim rozdziale Kombinacja operacyjna, gdzie bardzo dokładnie wyjaśniam, jak wyglądała zbrodnia, ale mocniej wracam do tego w książce Lobotomia, 30 lat Holokaustu, prawdy jego śmierci, którą Państwu przywiozłem, w której... Bo to może wyjaśnij tytuł przy okazji. Dobrze, to wyjaśnię tytuł, bo może Państwo nie wiecie, co to jest lobotomia, skąd taki dziwny tytuł, kojarzy się może z jednostką medyczną, tak szybciutko, bo to jest pewna dygresja. Lobotomia to jest metoda, którą wymyślił pan dr Moniz, a później z Portugalii, a później propagował ją pan Freeman ze Stanów Zjednoczonych. Polegała na leczeniu chorób mózgu, głównie nadpobudliwości. I teraz to, co państwu mówię, sprawdźcie państwo po powrocie do domu w internecie, że nie mówię nawet słowa nieprawdy. Metoda wyglądała na jakiś absurd, ale była stosowana przez wiele lat na kilku tysiącach ludzi. Polegała na tym, że wbijano przez oczodół szpikulce do kruszenia lodu, nieco innego tylko właśnie szpikulce do kruszenia lodu, a następnie mieszano, kręcono nimi tak jak mieszadełkiem, przerywając zwoje mózgowe i w ten oto sposób ludzie nadpobudliwi tracili tą nadpobudliwość, stawali się bardzo spokojni, ale był to spokój roślin, które do końca życia wegetowały, no między innymi Rosemary Kennedy, siostra prezydenta Kennedy'ego, była taką osobą, która była uznana przez rodzinę za nadpobudliwą, bardzo interesowała się mężczyznami, rodzina bała się skandalu, poddano ją lobotomii. No i do końca życia ta piękna młoda kobieta patrzyła w jeden punkt na ścianie, jak roślina. Wyleczono ją rzeczywiście z nadpobudliwości, stała się rośliną. Rzecz tragiczna, bo to nawet trudno to nazwać inaczej, ale panowie Freeman i Moniz dostali za tę metodę Nagrodę Nobla. I nawet kiedy świat medycyny uznał, że to jest jakiś koszmar, że oni nie leczą tych ludzi, tylko tak naprawdę zamieniają ludzi myślących, może nadpobudliwych, ale jednak myślących, w bezmyślne, wegetujące rośliny, to nigdy im tej Nagrody Nobla nie odebrano. Mówiąc krótko, jak Państwo sięgniecie do internetu, to wygooglujcie sobie, że pan Moniz i Freeman do dziś są laureatami Nagrody Nobla za lobotomię. To, co ja piszę w książce 30 lat Holokaustu, prawdy o jego śmierci, to jest właśnie lobotomia, którą dokonano na milionach osób. To znaczy zamieniono społeczeństwo polskie w bezmyślne rośliny, które no niby żyją, ale tak naprawdę wegetują. To jest lobotomia dokonana na gigantyczną skalę. Klasycznym przykładem, takim bardzo mocnym, bardzo namacalnym, jest to, co zrobiono ze sprawą księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie całkowicie zakłamano tą zbrodnię, gdzie tak naprawdę nikt ze zbrodniarzy nie poniósł odpowiedzialności. Dzieci, którzy księdza Jerzego mordowali, wydawali rozkazy, nazywani są do dziś ludźmi honoru. Rzekomi przyjaciele księdza Jerzego Popiełuszki, jak Adam Michnik, z tymi zbrodniarzami do dzisiaj się bratają i publicznie już nawet się z tym nie kryją. Mówiąc krótko, wszystko stanęło na głowie. I to jest właśnie lobotomia, jaką zrobiono na społeczeństwie polskim. Takich przykładów lobotomii jest oczywiście więcej, no bo dla mnie drugim takim klasycznym przykładem lobotomii jest wizerunek Bronisława Komorowskiego. Człowiek, który ma związki z regularnymi mordercami i bandytami, który odpowiada za, albo przynajmniej współodpowiada za tragedię wielu ludzi, za działalność Fundacji Pro Civili, w wyniku której śmierć poniosło 17 osób, to są rzeczy udokumentowane, w wyniku której zdefraudowano miliardy złotych, a następnie te pieniądze transferowane via Cypr do państw byłego Związku Radzieckiego, gdzie powstawały spółki krzaki, gdzie te pieniądze ginęły w czarnej dziurze. Nigdy nie odnaleziono złotówki z tych pieniędzy. Nigdy nie wyjaśniono, kto stał za zamordowaniem 17 osób, które próbowały przeciwdziałać Fundacji Pro Civili, dla której działania osłonowe prowadził minister obrony narodowej Bronisław Komorowski. To jest kolejny przykład lobotomii. Wizerunek Bronisława Komorowskiego, który całkowicie odbiega od tego, kim ten człowiek jest naprawdę. Mam nadzieję, że niedługo, jeżeli Państwo poczekacie do stycznia,
w międzyczasie nie spadnie mi na głowę cegła w drewnianym kościele, to zobaczycie, kim naprawdę jest Bronisław Komorowski. Więc to też jest lobotomia. Lobotomia to jest Komorowski, lobotomia to jest to, co zrobiono z tajemnicą śmierci księdza Jerzego Popiełuszki i z wieloma, wieloma innymi sprawami. Pani pytanie zmierzało do, dlaczego ksiądz Popiełuszko? Ksiądz Popiełuszko bardzo przeszkadzał. Kościół świętego Stanisława Koski, kościół świątynia Żoliborska w roku 1984, no ksiądz Stanisław będzie tutaj na pewno mógł coś dużo, dużo więcej dopowiedzieć o atmosferze tamtych dni. To było coś więcej niż tylko kościół. Ona ściągała ludzi wierzących i ludzi niewierzących, intelektualistów, aktorów, robotników, ludzi z różnych miejsc. To miejsce promieniowało na całą Polskę. Toporkow, korespondent Izwiesti, w połowie września 1984 roku napisał dwa wielkie artykuły, że jest taki kościół, który nie jest kościołem, że jest taki ksiądz, który nie jest księdzem. Pisał oczywiście o księdzu Jerzym, który uderza w wieloletnią przyjaźń narodów Polski i Związku Radzieckiemu. I szokujące jest dla Toporkowa, on tam pisze, że władze polskie tolerują działalność wywrotową takiego księdza. To były bardzo mocne artykuły, bardzo mocno krytykujące Jaruzelskiego i Kiszczaka. Jaruzelski i Kiszczak zrozumieli, że, bo to było oczywiste, że żaden Toporkow, żaden korespondent nie mógł sobie pozwolić na atak przywódców tak zwanego bratniego państwa, jeżeli nie miałby na to zgodę najwyższych czynników z Moskwy. No żaden korespondent by sobie nie mógł na to pozwolić. Dla Jaruzelskiego i Kiszczaka był to moment, oni i tak już, zwłaszcza Jaruzelski, dużo wcześniej naciskał na Kiszczaka, by zrealizować operację zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Stąd były te jego słowa do Kiszczaka, zrób coś, żeby on przestał szczekać. I w wyniku te publikacje Toporkowa były tym momentem przełomowym, po których już w połowie września objęto obserwacją Piotrowskiego, Chmielowskiego, Mykali Piotrowskiego. Przypomnijcie sobie Państwo, w wyniku procesu toruńskiego uznano, że jest czterech morderców, jeden mord. I tak i to obowiązuje do dziś. Jeżeli tak, to to dlaczego właśnie tych czterech w połowie września Kiszczak nakazał objąć obserwacją i dlaczego tych czterech było obserwowanych także 19 października? Czy ktoś przewidział na zasadzie jakiegoś jasnowidza, że ci czterej, którzy podobno sami wymyślili tą zbrodnię, za miesiąc uprowadzą i zamordują księdza Popiełuszkę? Oczywiście nie. To nie było tak, że oni byli tylko czterej. To było tak, że tę zbrodnię opracował Kiszczak z Wojciechem Jaruzelskim po naciskach ze strony swoich moskiewskich przyjaciół, które były uwydatnione w publikacji i zwiestli przez pana Toporkowa. Mówiąc krótko, ksiądz Jerzy Popiełuszko był znacznie więcej niż tylko jednym księdzem. Jego działalność promieniowała w zasadzie w tamtym czasie na cały kraj. Ale nie chodziło tylko o to, żeby księdza Jerzego zamordować. Chodziło o to, żeby księdza zamordować i aby ten mord mieć z niego bardzo korzystny cel polityczny. Ja to opisuję w swojej książce. No, tym celem było uderzenie w opozycję solidarnościową. Ostatecznie uznano po rozmowach z Gerenkiem Mazowieckim, że zamiast tutaj rozprawiać się z tą opozycją, trzeba podzielić Polskę niczym sukno i dlatego właśnie, i to się zaczęło od rozmów Geremka, Mazowieckiego, Kiszczaka i Jaruzelskiego, czyli ludzie, którzy rzekomo przyjaźnili się z księdzem Jerzym, ze zbrodniarzami księdza Jerzego, brzydko powiem, na jego trupie zaczęli podział Polski. Tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło i to się dziś nie skończyło, mimo że Geremek, Mazowiecki już nie żyją. To jest historia niezamknięta. Odpowiadając na pytanie najprościej jak się da, dlaczego ksiądz Jerzy? Bo ksiądz Jerzy był w tamtym czasie z ich punktu widzenia osobą, która chyba była dla nich najgroźniejsza. Najgroźniejsza, nie byli w stanie zdzierżyć dalszej działalności księdza Jerzego, ale postanowili jeszcze, była próba wykorzystania tej śmierci instrumentalnie. No, była jeszcze druga osoba dla nich bardzo niebezpieczna, siedzący tu obok mnie ksiądz Stanisław Małkowski, bo pan generał Płatek optował za tym, aby w pierwszej kolejności zabić księdza Małkowskiego. Ostatecznie jednak uznano, że jeżeli zamordowany zostanie ksiądz Małkowski, no to zrobi się taki kordon wokół księdza Jerzego Popiełuszki, że ksiądz Stanisław będzie poza ich zasięgiem. Ksiądz Jerzy będzie poza ich zasięgiem, dlatego uznano, że najpierw trzeba zamordować księdza Popiełuszkę, a dopiero następnie księdza Stanisława Małkowskiego. No ale na szczęście ta druga część się nie udała, dzięki czemu ksiądz Stanisław może tutaj być z Państwem.